Witam Państwa serdecznie na kolejnej debacie teologii politycznej. Tym razem spotykamy się przy okazji premiery naszej wydawniczej nowości, Listów o wolności i posłuszeństwie, autorstwa Krzysztofa Dorosza, eseisty, publicysty, w latach 2002-2003 redaktora naczelnego miesięcznika ewangelicko-reformowanego Jednota oraz Bartosza Jastrzębskiego, kulturoznawcy, wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, ze wstępem księdza Jana Sochonia, poety, teologa, wykładowcy UKSW. Witam szanownych autorów, witam księdza profesora. Witam również. Dobry wieczór Państwu. Chciałabym serdecznie podziękować Narodowemu Centrum Kultury. Nasza debata została dofinansowana w ramach programu Kultura w sieci. Dziękuję też Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, który jest współwydawcą listów, a także serwisowi BlogPress, który transmituje i nagrywa dla Państwa nasze spotkanie. Książka, o której będziemy dziś rozmawiać, to zbiór korespondencji odbywającej się na przestrzeni ponad roku. Nasi goście dyskutowali w niej o wierze, kościele, o Europie, o roli, jaką odgrywało w niej kiedyś w historii i odgrywa obecnie chrześcijaństwo. A niewątpliwym ubogaceniem tej listownej wymiany jest dwojakość perspektyw. Krzysztof Dorosz przemawia z punktu widzenia protestanta, Bartosz Jastrzębski z punktu widzenia katolika. I niech wstępem do naszej rozmowy będzie pytanie skierowane do autora wstępu właśnie. Pisze ksiądz profesor we wprowadzeniu do listów, że nigdy nie jesteśmy do końca chrześcijanami, że wciąż się nimi stajemy. No i rzeczywiście ulegamy ciągłej metanoi, przemianie umysłu czy serca, o którym tak żywo nasi autorzy na kartach listów dyskutowali. I odbiciem naszego życia duchowego w pewnym sensie w makroskali jest coś, co dotyczy całego Kościoła. Mówimy przecież Ecclesia Semper Reformanda. I czy właśnie te słowa mówiące o takim ciągłym zmienianiu, nawracaniu się Kościoła, zapisane przez notabene katolika świętego Augustyna, rozpowszechnione przez protestanta Karla Bartha, można uznać za taki grunt w postaci pewnej pokory, który umożliwił dialog protestancko-katolicki panu Krzysztofowi Doroszowi i Bartoszowi Jastrzębskiemu? No cóż, zacząłbym od tego, że ma pani rzeczywiście rację. Nikt z nas nie może się poszczycić tym, że doskonale realizuje chrześcijański styl życia. Chyba tak się dzieje z prostej racji, bo każdy z nas jest osobą przygodną, jak to mówią filozofowie klasycy, narażoną na różnego rodzaju słabości, poznawcze ograniczenia, a w porządku religijnym po prostu na, tak powiem, ciosy grzechu. Dlatego słowo nawrócenie bardzo głośno rozbrzmiewa albo powinno rozbrzmiewać pośród ludzi wierzących. Ja na przykład no, każdego dnia wieczorem w rachunku sumienia nawracam się, wstępuję, czy chcę wstąpić na tę właściwą ścieżkę życia. I taką perspektywę odnosimy również no, do Kościoła. Bo przecież wszyscy Kościół tworzymy i zauważcie Państwo, że istotę Kościoła fascynująco przedstawił święty Paweł, kiedy mówił o ile pamiętam, metaforze ciała Chrystusa. Oznacza to, że Chrystus nie jest w Kościele w jakiś sposób symboliczny czy wirtualny, lecz realnie, jako żywa osoba. Dlatego Kościół, proszę się nie zdziwić na to, no, co powiem teraz, że właściwie Kościół z tej racji ma nad każdym z nas pewnego rodzaju przewagę.
stoi jak gdyby przed nami jako pierwszy. Nie chodzi mi tutaj o jakąś władzę, czy ja wiem, o jakiś zewnętrzny nacisk. Nie. Chodzi mi o to, że przez sakramenty i słowo Kościół nas uczy i wspiera w naszym chrześcijańskim sposobie życia w takim stopniu, w jakim oczywiście jesteśmy do tego zdolni. Jesteśmy zdolni przyjmować te Kościoła dary. I wobec tego Kościół jest nieuchronnie hierarchiczny, a nawet, rzekłbym, ekskluzywny, ponieważ w niektórych ludziach Kościoła widzi osoby na przykład bardziej wykształcone albo duchowo bardziej zaangażowane. I dlatego sądzę, że w Kościele, właśnie sądzę, tylko tak na pewno było i jest, że w Kościele od początku właśnie jego istnienia tkwiło takie przekonanie, że on pielgrzymuje jako lud Boży ku tajemnicy wiecznego szczęścia, Boga tu jedynego. Pamiętacie Państwo taki fragment Augustyna, który mówi o drodze chrześcijanina ku Bogu i że na tej drodze mogą czekać pewne pułapki. To znaczy spotyka znaki, a te znaki mogą być tak perswazyjne, że go zatrzymają w drodze i on już do Boga nie dojdzie. Ale co wtedy trzeba zrobić, Augustyn powiada? Trzeba zamienić owe znaki, które mogą być perswazyjne jakieś, zamienić w symbole. To są takie znaki, które wykraczają poza to, co ziemskie, co odsyła do większej tajemnicy. I z tej, jak sądzę, racji to, co mówię, jest ważne. Poza tym zauważcie, że jeżeli mogę jeszcze trochę powiedzieć, że my się w Kościele rozwijamy duchowo w sposób różnoraki. Każdy z nas jest trochę inaczej otwarty na łaskę i dary Ducha Świętego. I w związku z tym w Kościele są i ludzie grzeszni, są ludzie święci. I z tej racji Kościół musi wciąż się odnawiać, no bo dysponuje boskim wymiarem, ale i wymiarem, powiedziałbym, takiego morza pełnego grzechu. I w tym aspekcie potrzebuje nieustannie reformowania. Czy to można uznać, jak pani redaktor zapytała mnie, czy to można uznać za twardy grunt, który umożliwił dialog, rozmowę między oboma panami? Powiedziałbym tak, że ten dialog, ta rozmowa trwa. Ma za tym swoje podstawy. I ma także pewną nadzieję, że dobre owoce będą tej rozmowy, czyli tego dialogu. Ale oczywiście tu są pewne trudności. I o tych trudnościach mówi się w tej książce. Mnie osobiście, kiedy czytałem te listy, to wiecie, co mnie bardzo tak intrygowało? Że właściwie sam problem rozumienia tradycji. To znaczy, czy tradycja, jak to zapewne pan Krzysztof mi podpowie, że tradycja polega tylko właściwie, czy jest źródłem wiary, czy bez przerwy podlega rewizji. Na czym właśnie ta rewizja miałaby polegać? Czy formowanie kościoła dokonuje się tylko i wyłącznie w perspektywie Bożego Słowa? To są dla mnie trudne pytania. I to pytanie sobie postawiłem też przypominając Pawła VI. Paweł VI kiedyś powiedział tak: Kościele, kim jesteś? I że my właściwie do dzisiaj jakoś nie możemy, sobie uświadamiamy coraz mocniej, że nigdy nie potrafimy dorównać tej myśli, jaką niósł założyciel Kościoła Chrystusa. Stąd powtarza nas jeszcze konieczność odmowy. Już na koniec ostatnie zdanie, że osobiście, moi Państwo, nie chodzi o to, żeby całkowicie Kościół przebudowywać. Chodzi o to, żeby Kościół remontować, poprawiać to, co myśmy sami zepsuli. Bo przecież być może ta świadomość takiego, jak pani redaktor powiedziała, dorastania pokornego do poziomu Ewangelii stanowi podstawę wewnątrz chrześcijańskiego porozumienia, akceptacji i poszanowania innych ludzi i oczywiście istniejących odmienności. A przecież zauważcie, to jest naprawdę ostatnie zdanie, nikt z nas nie,
no nie poznał, czy nie otrzymuje tak prawdy, jak otrzymał Jezus, czy Bóg. W związku z tym my musimy do prawdy, do jej aspektowości nieustannie dążyć. I być może osiągniemy ją w takim absolutnym sensie, że to w ogóle będzie możliwe, w tajemnicy zmartwychwstania. I o tym także ta nadzieja przenika z każdej strony. To tak bym na pani redaktor pytanie odpowiedział. Dziękuję, księże profesorze. Czy któryś z panów chciałby się odnieść do słów księdza profesora, zanim przejdziemy dalej? Wydaje mi się, że one są oczywiście tutaj pięknym wstępem do tej naszej rozmowy. Rozmowy, która miała miejsce w listach i która jest generalnie rozmową właśnie o metanoi, tak? O nawracaniu się. Pomimo pewnych różnic, które w nas tkwią i nie tak samo rozumiemy pewne rzeczy, ale jednak w dzisiejszym świecie, w tym, w którym przychodzi nam żyć i obserwować to, co się dzieje wokół nas, my odnajdujemy pewną wspólną płaszczyznę, odnajdujemy to w gruncie rzeczy, że pomimo wieków bardzo ostrych, brutalnych, a czasem krwawych sporów. W tej chwili jest tak, że my chrześcijanie, katolicy i także protestanci, a przynajmniej niektórzy, a przynajmniej tacy jak Krzysztof Dorosz, płyniemy na tej samej łodzi, tak? Czyli jakby widzimy mnóstwo rzeczy tak samo. Są pewne zaszłości historyczne i możemy dyskutować na ten temat. Kiedy pewne sprawy się zaczęły, kiedy nastąpiło pęknięcie, dlaczego nastąpiło pęknięcie, zresztą to właśnie w naszych listach poruszamy i zastanawiamy się nad tym, co się właściwie stało i dlaczego się tak stało, że chrześcijaństwo zachodnie pękło i miejscami przestało się rozumieć. A mimo to no, szukamy, zwłaszcza być może właśnie w tym świecie, szukamy tego, co mimo wszystko nas łączy, choć no, o kwestiach dawniejszych, kwestiach historycznych, jako ludzie kultury, jako filozofowie i myśliciele oczywiście rozmawiamy, tak, no bo to są rzeczy ważne, tak, żeby zobaczyć, co się zdarzyło, że chrześcijanie się rozłączyli w którymś momencie i co można zrobić i na jakiej płaszczyźnie można zrobić to, żeby oni się dzisiaj jakoś ze sobą połączyli w obliczu świata, który no, dość wyraźnie, świata zachodniego, myślę przede wszystkim o tym świecie, bo trudno byłoby tutaj uogólniać jakoś jeszcze bardziej w świecie zachodniego, w świecie Europy czy Ameryki, no jakby ten świat staje się i jest coraz bardziej antychrześcijański, nie tylko niechrześcijański, ale antychrześcijański z jakichś tam przyczyn i nagle okazuje się, że te różnice, które 300, 400 lat temu wydawało się fundamentalne, dzisiaj już takiego wymiaru nie mają i więcej nas łączy niż dzieli. Także myślę, że też taka jest wymowa tych listów, chociaż oboje też z Krzysztofem nie ukrywaliśmy miejsc, w których zgody między nami nie było, tak? Ale było takie, jak to się niekiedy mówi ostatnio, że ładnie, żeśmy się różnili. Oczywiście, Bartku, że szukamy w tym, co nas łączy, ale nie tylko szukamy, czerpiemy z tego. Przecież, przepraszam, protestantyzm jest chrześcijaństwem, a nie buddyzmem, ani nie daj Boże animizmem, czy czymś w tym rodzaju. To jest chrześcijaństwo.
akcenty są inaczej rozłożone, są kości niezgody. Wszystko to prawda. Ale myśmy przecież nie przystępowali do pisania tych listów po to, żeby sprzeczać się, po to, żeby prowadzić dialog, po to, żeby się przekonywać. To wynikło, to jest rzecz oczywista. Ale nie o to nam chodziło. I myślę, że to nam się udało, że myśmy po prostu czerpali z tego, co nas łączy. A zresztą te nasze listy nie są poświęcone, są tylko w pewnej mierze poświęcone różnicom między katolicyzmem i protestantyzmem, skupiają się na wielu innych sprawach. Teraz chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedział ksiądz Sochoń. Bardzo mnie to ujęło, że ksiądz powiada, że robi rachunek sumienia i wiary, jak się domyślam, codziennie wieczorem. No to prawie tak, jak teolog protestancki wielki, na którego ja się powołuję, Karl Barth, który mówił, że wiara przychodzi do nas codziennie rano. Tu rano, tu wieczór, inne rozłożenie akcentów, ale sądzę, że istota rzeczy jest ta sama. I nawiasem mówiąc, mnie się wydaje, że podkreślanie pewnej dynamiki wiary, co też w chrześcijaństwie ma swoje korzenie, swoją tradycję, mówi się homo viator o chrześcijaninie, czyli ten, który podróżuje, ten, który idzie jakąś drogą. Ale ostatnio, kiedy mówię ostatnio, to mam na myśli kilkadziesiąt lat, a nie kilka, zrobiło się bardziej, w wielkim cudzysłowie, modne podkreślanie tej dynamiki. To podkreślał Barth, to podkreślali inni, to podkreślał pewien myśliciel żydowski, mistycyzujący rabin, który napisał książkę pod tytułem Bóg jest czasownikiem. No to jest swego rodzaju prowokacja, prawda? Że nie tylko jest bytem samym w sobie, jest również czasownikiem. Czyli coś się dzieje. To też oczywiście można by się odwołać w tym kontekście do prawosławnej różnicy między istotą Boga a energiami. Ta istota jest ukryta, daleka od nas, energie na nas działają. Moglibyśmy tutaj wiele rzeczy ciekawych poruszyć. Chciałem jeszcze jedno powiedzieć. Ecclesia semper reformanda. To zdanie, tę sentencję, czy nawet to hasło przywołała przed chwilą pani Hania Nowak. Otóż tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Kościół się reformuje, czy ma się reformować, jeżeli przywołujemy to jako hasło, nie ze względu na nasze widzimisię. Tylko całość tego brzmi tak. Ecclesia verbum domini semper reformanda, czyli reformuje się wedle Słowa Bożego. Oczywiście my nie mamy dostępu do Słowa Bożego bezbłędnego, o czym ksiądz Sochoń przed chwilą mówił, ale możemy się starać. I na nas, chrześcijanach, jest wymóg starania się, żeby to Słowo Boże zrozumieć właściwie. I jeżeli reformujemy Kościół, jeżeli się do tego w ogóle zabieramy, to tylko w ten sposób. No, można by jeszcze tutaj króciutko dodać, że no, chrześcijaństwo to jest wielka religia słowa właśnie. I od jego rozumienia i zrozumienia no, zależy jakość także naszej wiary. Ponieważ wiara nie jest tylko, by tak powiedzieć, zaufaniem, pełnym otwarciem na Boga, ale także jest pewnym swego rodzaju próbą rozumienia. Jest także pewną, można tak powiedzieć, postawą językową, skoro Bóg no, pokazał nam siebie w osobie słowa. W związku z tym ta sprawa jest bardzo, bardzo istotna i ważna i my, katolicy, bardzo wiele zawdzięczamy protestantom, gdy chodzi o właśnie o pełne, czy próbę pełnego rozeznania, no, tak może być, tajemnicy Pisma Świętego, którego przecież kanony bardzo długo się kształtowały, ale wszystkie się ostatecznie odnosiły no, do tego doświadczenia, które było doświadczeniem apostolskim. Ludzi, którzy albo znali osobiście Chrystusa, albo no, żyli bardzo, bardzo krótki czas. Na tę sprawę bardzo trzeba zwrócić także uwagę. Dziękuję.
Dziękuję księdzu, dziękuję panu Krzysztofowi i panu Bartoszowi. Teraz chciałabym poruszyć wątek, który bardzo często pojawia się podczas właśnie rozmów na temat Kościoła. Często wtedy słyszymy, że takie głosy tęsknoty za czasami, kiedy wiara i szeroko pojęta kultura stanowiły pewną jedność, były ze sobą spójne. I gdy ja je słyszę, przypominają mi się słowa Romano Guardiniego, który nieco może przekornie stawiał zagadnienie związku kultury i wiary, mówiąc, że może paradoksalnie łatwiej jest nam wierzyć teraz niż w czasach, gdy zewsząd przytłaczało nas złoto barokowych katedr. Wydaje się, że teraz ta decyzja o wierze jest trochę jak głos wołającego na pustyni, donośniejsza, wyraźniejsza, a przede wszystkim akcentuje bardzo taki pierwiastek indywidualnej wolności. Chciałabym prosić pana Krzysztofa Dorosza o odniesienie się do takiej tezy. Więc wie pani, ja bym się tak do końca z Romano Guardini nie zgodził. W jakim sensie? W takim oto, że nie powiedziałbym, że wiara jest łatwiejsza. Łatwiejsza, sądzę, była w tych czasach, kiedy była spójna z kulturą. Kiedy, mówiąc być może w pewnej przesadzie, każdy przedmiot życia codziennego odsyłał nas do niebios, do Boga, do tajemnicy duchowej. Nie tylko w Kościele, w życiu, wszystko. To jest oczywiście taki może przeidealizowany obraz. I wtedy człowiekowi było łatwiej. Natomiast oczywiście przeładowanie złotem katedr barokowych to już jest trochę inna sprawa. Może to za daleko wtedy poszło. Natomiast to, co jest dzisiaj, to nie jest chyba łatwość wiary, ale pewna autentyczność. Kiedy człowiek, nie każdy człowiek, który wierzy, został w wierze wychowany, kiedy doszedł do owej wiary swoim własnym wysiłkiem, często pracą ciężką, czasami cierpieniem, i wtedy wiara ma posmak autentyzmu. Zresztą ta intuicja już nie obca była myślicielom chrześcijańskim. Chyba, o ile sobie dobrze przypominam, Karl Rahner ileś lat temu pisał, że może się tak stać, że chrześcijaństwo czy chrześcijanie przemienią się w niewielkie grupy ludzi wierzących, a nie daj Boże będą się musieli ukrywać, ale za to ta wiara będzie pełna życia, pełna treści, autentyczna. Tak bym się do tego odniósł. Czyli niełatwiejsza, ale, jeśli takiego słowa mogę użyć, solidniejsza. Chociaż oczywiście to jest niełatwa sprawa. I na takie pytanie to można by odpowiedzieć, próbować powiedzieć i tak, i tak, i tak, i nie. Dlatego, że z drugiej strony, jeżeli kultura jest spójna z wiarą, jeżeli człowiek jest w wierze wychowany, to jest ogromny skarb. Dlatego, że jak mówi stare przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Wtedy ma od dzieciństwa pewne odruchy wyrobione. To tak jak język ojczysty, którym władamy bez zastanowienia, bez namyślania się, bez wnikania w pewne formy gramatyczne i tak dalej, i tak dalej. To jest skarb, to jest dobro. Tylko że to dobro oczywiście często zasnuwa się mgłą przyzwyczajenia, jeśli tak mogę powiedzieć. I każde dobro, każda wartość, o czym wiemy z chrześcijaństwa, ale nie tylko, potrafi się zmienić w swoje przeciwieństwo. Więc te czasy nasze, jeszcze wracając do tego pierwotnego pytania, są ogromnym wyzwaniem dla wiary chrześcijańskiej, i myślę, że jeżeli temu wyzwaniu sprostamy, to, tu waham się, muszę ostrożnie mówić, to stanie się bardzo, bardzo dużo i bardzo dobra rzecz się stanie. Panie Krzysztofie, być może taką figurą tej sytuacji jest figura Abrahama, który właściwie wyrusza w niewiadomą przestrzeń. Ma jakąś niewyraźną nadzieję, ale jednak rozstawia namiot, no i ma nadzieję, że jednak jego życie się spełni i co gorsze, to życie będzie się rozwijało, powiększało
właśnie z ideą Boga, który troszczy się o swój lud i chce jego zbawienia. Oczywiście, jeszcze, jeśli mogę, bym dodał tyle, że no jeszcze raz nie zupełnie zgadzając się z Romano Guardinim, że dzisiejsze czasy stawiają wymaganie nie łatwiejszej wiary, ale często głębszej, ksiądz o tym mówił, jest wymóg większego zrozumienia, dlatego że pewne rzeczy się zatarły. Na przykład słowo wiara, czy czasownik wierzyć, jest taki, może dowcip to jest, tylko że zapytano kiedyś pewnego nastolatka w Anglii, co to jest wiara. Czy wiara? Wiara to jest przyjmować pewne rzeczy, które wiemy, że są nieprawdziwe. Prawda? I utarło się, nie wiem zresztą od kiedy, to już musi być jakaś dawna tradycja, że wiara jest przeciwstawieniem wiedzy. Otóż niekoniecznie, niekoniecznie. I kiedyś przeczytałem, co mnie bardzo zaintrygowało, że jeżeli w samej Ewangelii świętego Jana prześledzimy wszystkie przypadki, gdzie użyte jest słowo wiara, pistis po grecku, to nie będzie wiara w tym rozumieniu, a przyjmujemy na wiarę, ale nie mamy pojęcia. Nie, bardzo różne będą sensy i to jest fascynujące, to jest ciekawe, to jest ważne. Ja myślę, że wmyślanie się w takie sprawy i próba zrozumienia tego jest ogromnie ważne w naszych czasach. No, znowu się wtrącam, przepraszam, ale wie pan, no to wszystko jest prawda, bo rzeczywiście no, wiara i wiedza nie muszą się przeciwstawiać. Niemniej jednak, gdy chodzi o prawdy religijne, prawdy wiary, to jak pan pamięta, już święty Tomasz rozróżniał między rewelata, a więc takie prawdy, które musiały koniecznie zostać objawione, bo człowiek sam by o nich nie mógł wiedzieć, tak jak na przykład tajemnica Trójcy Świętej, czy nawet czy wcielenie, ale są też takie prawdy, też koniecznie potrzebne do zbawienia, no, na które nasz rozum może jakby, może je opisać, czy zrozumieć. Rewelabilia, no trudno to na prostu przełożyć, ale takie prawdy, na które możemy no, po prostu rozumować. No i chodzi tylko tu o to, że my nie wierzymy na ślepo. Nasza wiara ma racjonalne podstawy, chociaż jest próg, poza który już nie możemy przekroczyć, chyba że dopadnie nas coś takiego jak świętego Pawła pod górami gdzieś tam. Drodze do Damaszku, tak. Albo że coś takiego jakieś uniesienie mistyczne, no ale ono jest istoty nieprzekazywalne. No cóż, rzeczywiście. Proszę bardzo, pan Bartosz chciałby. No tak, tylko w paru słowach dodam, że oczywiście jest tak, że akurat moja droga również była taka, że jakby wiele lat zajęło mi dochodzenie do wiary. Nie było to, o czym tutaj mówił Krzysztof, co skądinąd jest cenne, tak? Kiedy za młodu nasiągnie się czymś i jest to zupełnie naturalne. I nieraz tęskniłem za tym, że nie jestem po prostu tym nasiąknięty i życie nie, religijne nie jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie, ale każdy jego element i każdy jego stopień muszę wypracowywać w jakimś tam sensie, dochodzić do niego. Ale też zdaję sobie z tego sprawę i jakby Bogu dziękuję za to, że tak to wyszło, bo z drugiej strony no, to jest ten element wiary, która jest całkowicie świadoma, która jest całkowicie wyborem, która była poparta no, wieloma latami różnych badań religioznawczych, komparatystycznych i tak dalej, gdzie bardzo okrężnymi nieraz drogami przez szamanizm, buddyzm, taoizm, dżinizm i mnóstwo innych rzeczy, w którymś momencie dokonując takiego ogromnego koła, wraca się do własnej tradycji i jak do domu, prawda? Chociaż nie myślało się o tym w ten sposób. I ta wiara, która jest, czy ona jest łatwiejsza? No to jest właśnie bardzo, bardzo trudne pytanie. W pewnym sensie oczywiście ona jest bardziej świadoma, jakby duchowo, intelektualnie, to logicznie, prawda, jakby
byłem do tego przygotowany, jakby byłem w stanie czytać jakby ten język, tak, teologiczny i nikt nie mógł mi zarzucić, że po prostu jest to, jak to się mówi, siłą inercji, tak, czy siłą rozpędu, tak zwany katolicyzm kulturowy, bo wszyscy byli katolikami, no to ja nadal też nim będę i jestem, ale przedmiot świadomego wyboru. Co nie oznacza jednak, że uważam, że jest to droga dla każdego i z tego tytułu należałoby jakby usunąć, tak, religię z naszej przestrzeni publicznej, z naszego nauczania, z naszej kultury, żeby każdy sobie tam chciał dojść do tego, jeśli mu akurat tak łaska Boża pozwoli, tak? To jakby jest już inny jakby poziom troszeczkę tego rozważania. Aczkolwiek niewątpliwie jest też tak, że rzeczywiście wiele wskazuje na to, że wiara następnych dekad, która tutaj będzie się manifestować, będzie wiarą ludzi jednak wchodzących w to w sposób dojrzały. Rozmawiałem z pewnym ojcem przeorem Dominikanów, który opowiadał mi o tym, że większość powołań na przykład zakonnych w Holandii, w Niemczech, bo tam je znał, to są ludzie 40-letni lub nawet starsi, tak? A więc ludzie, którzy przeszli wiele, widzieli wiele i przemyśleli wiele i dopiero decydują się na, bo nie było radykalny krok, jakim jest akurat nie tylko wejście w świat chrześcijaństwa, ale także po prostu wejście w powołanie zakonne, więc nawet tak troszeczkę tutaj humorystycznie twierdził, że są takie dwie grupy tam w Holandii, prawda, więc zakonników 80+, starej kadry, prawda, i tych 40+, bez całego tego środka, przy czym ci młodsi są zazwyczaj bardziej tradycjonalistycznie nastawieni niż ci starsi, także to też jest ciekawy motyw, jak to się ułożyło i nie twierdzę, że to oznacza, że Kościół katolicki czy chrześcijaństwo w ogóle będzie niszowe, katakumbowe i tak dalej, bo jednak jest one bardzo głęboko zanurzone w całą tkankę kulturową Europy, ale pokazuje być może pewne przesunięcie, tak, że nie będzie już takiego automatycznej reprodukcji, tak, to brzydko brzmi, wiary, ale jednak ten moment świadomego wyboru będzie coraz bardziej istotny, co zapewne będzie powodowało, że ilościowy wymiar kościołów chrześcijańskich będzie niższy, ale być może ich, jeśli można użyć tego technicznego słowa, jakość tej wiary czy tych powołań będzie znacznie wyższa. No, pamiętajmy o tym, że takie rzeczy już w historii Kościoła były. No, przykładem paradygmatycznym jest oczywiście święty Atanazy Wielki, prawda, o którym mówiono, że właściwie katolikiem ortodoksyjnym jest tylko święty Atanazy Wielki i lud, bo cała reszta jest ariańska. No, jest w tym zapewne jakaś przesada, ale też i ziarno prawdy, że oczywiście bywały takie momenty, kiedy wiara była, wydawać by się mogła, w całkowitym odwrocie, a równocześnie był to zaczyn pewnej odnowy i to odnowy bardzo takiej gwałtownej, liczonej właśnie głębią doświadczenia religijnego raczej niż ilością wiernych na mszy. No bo to wielkie prace dokonali ojcowie apostolscy. No.
Rzeczywiście, nasze czasy są ogromnym wyzwaniem dla chrześcijaństwa. Można czasem odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo, które ukształtowało kulturę zachodnią, staje się obecnie czymś na kształt subkultury. Bardzo długo podobnie było z różnymi diasporami żydowskimi, które właśnie choć wykluczone, zawsze wywierały jednak znaczący wpływ na otaczającą kulturę. To jeden z przykładów. Można na przykład przywołać wiele ludów ujarzmionych przez islam, jak na przykład Parsów. Ja chciałabym zapytać pana Bartosza Jastrzębskiego, czy myśli, że w jakichś obszarach, a jeśli tak, to w jakich powinniśmy jakoś jako chrześcijanie tak konstruktywnie czerpać z doświadczeń różnych marginalizowanych kultur w procesie ich kształtowania? To znaczy, ja myślę, że tak, że to chyba byłoby troszeczkę zbyt wiele powiedziane. I mimo wszystko chrześcijaństwo jeszcze do takiej diasporycznej formy jest daleko, a to dlatego, że wszyscy ci, którzy zajmują się w taki czy inny sposób kulturą europejską, czy zajmują się historią sztuki, czy zajmują się filozofią, czy zajmują się teologią, czy malarstwem, rzeźbą, literaturą i tak dalej, widzą wyraźnie, że chrześcijaństwo, nie możemy go traktować jako subkulturę, tak? To znaczy, zwłaszcza, że ono nie ma jakby realnej alternatywy, jeżeli chodzi o to, o co, jak myślę, co jak myślą wszystkich nas dotyczy, czyli jakby pewnego rodzaju szeroką wizję metafizyczną, czy też eschatologiczną. I oczywiście kościoły mogą być puste, czy pustoszeć. Możemy widzieć taką mumifikację pewnej symboliki chrześcijańskiej, albo przemienianie ją w pewnego rodzaju obiekty muzealne, ale z drugiej strony wszyscy ci, którzy wchodzą jakby głębiej w kulturę europejską, widzą, że chrześcijaństwo nie jest subkulturą, ono jest fundamentem. Tak? Ten fundament możemy próbować rozbijać i tak dalej, dyskutować z nim, możemy go znienawidzieć, bo też takie postawy są dzisiaj częste, ale nie tak jak subkulturę, tylko tak jak fundament, bo nie ma innego fundamentu. Tak? Znaczy oczywiście, pominąwszy rzecz jasna, tradycję rzymską i tradycję grecką, ale które zostały w taki twórczy sposób przyswojone przez chrześcijaństwo, to tak nie jest. No jeżeli coś jest subkulturą, to subkulturą może być współczesny lewicujący liberalizm. To jest subkultura. Nawet jeżeli ona dzisiaj dominuje, to jest zaledwie subkultura. Natomiast kulturą w sensie ścisłym, kulturą, która formuje jakby ludzi, nawet kiedy nie do końca są tego świadomi, prawda, jest kultura chrześcijańska. I Dawson pisał w którymś momencie, że symbole, gesty religijne, gesty, pewne akcje liturgiczne, pewne teksty religijne mogą na jakiś czas stracić swoją zrozumiałość. Tak? I wydaje mi się, że w takiej chwili może jesteśmy. Ale równocześnie dodawał zaraz potem, że one są żywotniejsze niż sądzimy. Także nawet jeżeli w perspektywie kilkudziesięciu lat, może 100 lat, czy 150 lat, okazuje się, że nie bardzo rozumiemy, na czym polegają sakramenty, na czym polega msza, na czym polegały spory trynitarne, na czym polegają, czy na czym opiera się waga pewnych rozstrzygnięć dogmatycznych, to w obrębie długiego trwania, tak, religii chrześcijańskiej taki kryzys czy taki moment jest stosunkowo krótki i one jakby to wytrzymają. Tak? Więc ja bym się nie zgodził z taką tezą. To może tak wyglądać, ale nie zgodziłbym się z tezą, że chrześcijaństwo jest, czy staje się subkulturą, czy staje się diasporą, czy staje się katakumbowe.
Oczywiście mówię, moment jest trudny, natomiast wydaje mi się, że przyjdzie też moment, w którym i on jest, w którym ci, którzy zechcą uczynić wysiłek spojrzenia w głąb kultury europejskiej, na jej głębokie podstawy aksjologiczne, metafizyczne, etyczne, religijne, zobaczą, że jak to mówił Jung, od Tallina do Lizbony jesteśmy chrześcijanami, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie tylko, czy sobie to uświadomimy, czy będziemy to wypierać, czy będziemy z tym walczyć, po co mielibyśmy z tym walczyć. To jest tego typu kwestia, tak? Jesteśmy otoczeni po prostu. Cała przestrzeń, również materialna, jest ukształtowana przez chrześcijaństwo. Nasze miasta, nasza urbanistyka, nasze katedry, nasze kościoły, nasze ulice, nasze kapliczki. Tego się nie da zetrzeć w ciągu kilkudziesięciu lat. Choćbyśmy, nie wiem jak bardzo chcieli. Ja tylko już kończąc powiem, że no, przez parę lat prowadziłem badania w przestrzeni poradzieckiej. Tam, gdzie ten przymusowy ateizm trwał najdłużej, był najbardziej gwałtowny, trwał 70 lat, a więc została jakby zerwana ciągłość pokoleń, ciągłość takiego przekazu religijnego, więc wydawać by się mogło, że to już jest koniec. Jakby. I te badania pokazały mi, w jaki sposób ludzie rozpaczliwy czasem, z naszej perspektywy, żarliwy, namiętny, szukają religii, tak, różnych, jak to w przestrzeni poradzieckiej to różne ludy, więc różne religie, ale po prostu ciągłość z tradycją religijną jest im potrzebna, tak jak oddychanie, i myślę, że ten eksperyment sowiecki uświadomił nam to bardzo, bardzo wyraźnie, że odciąć się od korzeni nie możemy, bo umrzemy po prostu. Bartek, słuchaj, mówi, że niepodobna zetrzeć tej całej oznak wszelkich kultury chrześcijańskiej i tradycji chrześcijańskiej. Tak, ale to wiesz ty i to wiedzą ludzie tobie podobni. A jeżeli ludzie nie chcą w to wniknąć, czy nie potrafią, czy nie mogą, to o tym nie mają pojęcia. I wtedy dla tych ludzi, a czy ich jest większość w świecie zachodnim, obawiam się, że tak, to chrześcijaństwo jest de facto subkulturą. Teraz, jeżeli tak traktujemy to, nawet jeżeli traktujemy chrześcijaństwo jako subkulturę tylko na próbę, to trzeba by postawić pytanie, dlaczego tak się stało. I ja tutaj widzę, na pewno odpowiedzi jest dużo, ale ja widzę dwa tropy. Jeden trop to jest taki, że czasy nowożytne od renesansu począwszy, na tysiąc sposobów wyzwalały się, jeśli to jest właściwe słowo, z religii i z wiary. A druga rzecz to, że kościoły chrześcijańskie, czy chrześcijaństwo jako instytucja, często pozwoliła sobie na swego rodzaju uwiąz. I mówiliśmy o różnicach troszkę przed chwilą między protestantyzmem a katolicyzmem. Tak się składa, że myśliciele protestanccy często w krytyce protestantyzmu posuwają się szalenie daleko. I nie kto inny jak Barth pisał, że to kościoły wybudowały mur pomiędzy wiarą a ludźmi. Kościoły. Chrześcijaństwo instytucjonalne. Więc jeżeli widzimy te kultury, jeżeli widzimy te fundamenty, Bartku, jak mówisz, to zadaniem takich ludzi jak, pozwolę sobie powiedzieć, my tu siedzący, biorący udział w tym programie, jest wydobyć to w miarę naszych możliwości na powierzchnię, żeby to było żywe, a nie tylko jakieś martwe. Jeszcze jeden przykład dotyczący tej subkultury. Otóż wiadomo, że jest taka grupa wpływowych neoateistów, zdaje się, takich nazywają, w Ameryce i ktoś tam jest w Anglii. Hawkins jest... nie Hawkins. O, mniejsze o nazwisko. I oni stają się bardzo wpływowi, ludzie czytają ich książki. I ciekawą i zabawną rzecz napisał taki bardzo wybitny teolog prawosławny amerykański David Bentley Hutt. Powiedział, no proszę panów, jakby zwracając się do nich, w takiego Boga, jakiego wy opisujecie, to ja też nie wierzę.
Bóg ateistów, a raczej wyobrażenia o Bogu przez ateistów czy agnostyków. I jeżeli o tyle, o ile te wyobrażenia stają się dominujące, to chrześcijaństwo w sensie społecznym, socjologicznym staje się subkulturą. Na szczęście są te silne fundamenty. Wspomnieliśmy o Christopherze Dawsonie. Ja bym chciała wrócić do tej postaci na chwilę, bo według niego takim najważniejszym postulatem czy wyzwaniem, jakie współcześnie stoi przed chrześcijaństwem, jest dążenie do jego jedności. I chciałabym zapytać w pierwszej kolejności księdza profesora, Czy zgadza się ksiądz z taką tezą? A jeśli tak, to w jakim kierunku ta droga do jedności miałaby podążać? No ja z taką tezą to się właściwie tak zgadzam, ale pod pewnymi warunkami. Najpierw bym zauważył, że przecież dążenie do jedności charakteryzuje w ogóle całe ludzkie życie. W wielu podstawowych wymiarach, począwszy od najawieństwa rodzinnej, zwłaszcza mam tu na myśli jedność małżeńską, sferę społecznej, jak i naturalnie perspektywy religijnej. I podobnie ma się rzecz, moi drodzy, z chrześcijaństwem. Chrystus, wszyscy przecież o tym wiemy, mówił, że jesteśmy owczarnią żyjącą pod jego pasterską opieką, jeżeli tak powiedzieć. A w najgłębszym sensie, no nie użył tych słów, ale w naszym rozumieniu dogmatycznym powiadał, że ja i ojciec jesteśmy jedni. Ale po co to mówię? Żeby powiedzieć, że jedność zakłada zawsze pluralizm i różnorodność. Bo bez tego nie ma społeczności. Różnorodność jest czymś fascynującym, naprawdę fascynującym, zwłaszcza wtedy, kiedy wyzbywa się przemocy i siły, a otwiera się, tak bym to określił, na duchowe bogactwo poszczególnych ludzi, osób. Ktoś, już nie wiem gdzie, ale ktoś kiedyś, tak mi się to podobało, zauważył, że Bóg nie potrzebuje, by chroniła go ludzka przemoc. I właściwie z takich wielu różnych, no, których trudno mi teraz było tu mówić, bo to wykład mam taki, no, z wielu historycznych powodów chrześcijaństwo się rozpadło na poszczególne konfesje i współcześnie jest to pokrywać chrześcijaństwem mocno podzielonym. Ale tutaj bym podkreślił znaczenie Soboru Watykańskiego II. Pamiętacie Państwo wszyscy, no pamiętamy w sensie, że wiemy o tym, że papież VI nawiązał bliskie relacje z patriarchą Konstantynopola, tak chyba, Athenagorasem, tak. Odwołano wtedy wzajemne, ja w ogóle nie mogę tego powiedzieć, odwołano wzajemne ekskomuniki ksiądz w sercach wiernych mocno. I wtedy zaproponowano, to chyba było jakąś rewolucją, że każdy wierzący człowiek z osobna powinien odkrywać zarodki Bożego Słowa wszędzie tam, gdzie rodzą się religijne prawdy. No i wobec tego chrześcijańska wiara, jakby w jednego, jak to określić, nie wiem, wiara w jednego i powszechnego Zbawiciela ludzi daje się jakoś pogodzić z uznaniem roli innych tradycji religijnych w zbawieniu swoich wyznawców, tylko że zawsze to się dzieje jedynie w Chrystusie. To wiecie, że się takie stanowisko nazywa inkluzywizmem. Ja to stanowisko z wielu różnych innych, tylko bym może trochę akceptował, bo wtedy podążam własną drogą jako katolik, ale równocześnie nie odnoszę się z jakąś nawet kropelką lekceważenia do odmiennych dróg poszukiwania Boga.
to oczywiście może pociągać ze sobą pewne trudności, bo możemy, no możemy jakoś pozostawać z innymi ludźmi w pokojowej przestrzeni, możemy, ale zachowujemy swój światopogląd. Ale jednak uważamy, że nasz punkt widzenia jest, obejmuje całość i jest godzien wyróżnienia. No pomyślcie, no gdyby ktoś mi zaproponował, na przykład muzułmanin, no takie argumenty i taką jakieś świadectwo, że rzeczywiście jego droga prowadzi ku zbawieniu, ja bym taką drogą poszedł. Ale ja wierzę w drogę wyznaczoną przez Jezusa Chrystusa. I dlatego, wie Pani, rozmawiając z innymi ludźmi, poszukując jedności, ta jedność właściwie nigdy się nie może teraz spełnić w takim absolutnym, po ludzku, w absolutnym sensie. Bo dialog, jakikolwiek on by nie był, nawet szlachetny i piękny, nie może nam zastąpić prawdy przecież. Ale ja sobie tak myślę teraz, tak, razem z Państwem i z nas słuchającymi wspólnie, że właściwie, no jeżeli dążymy do jedności, chcemy, żeby, no bo to jest jakieś marzenie, żeby Kościół był jeden, niepodzielony. To jakaś, jakieś marzenie straszliwie piękne właściwie. No to o czym trzeba pamiętać, że jednak wszyscy ludzie, nie wiem, czy się Pan Krzysztof ze mną zgodzi na pewno, że wszyscy ludzie bez względu na wyznawaną religię są dziećmi Boga jednego. I Boga, który jest Ojcem. Poza tym trzeba, żebyśmy my, znowu w tym dialogu, katolicy, coraz bardziej poznawali Chrystusa. A przez to będziemy lepiej rozumieć innych. Bo przecież Jezus się z wszystkimi zjednoczył przez wcielenie i odkupił wszystkich zbawczonych. Poza tym też trzeba pamiętać, no w takiej religijnej perspektywie, że Duch Święty jakiś, no oczywiście muszę tego słowa tu użyć, w jakiś tajemniczy sposób działa również w innych kulturach i w innych religiach niechrześcijańskich. No i rzecz najistotniejsza, bym tak powiedział, że skoro dążymy do jedności i to jest taka bardzo ważna jakaś sprawa, naprawdę istotna, no to po co to robimy? Po co o tym marzymy? Dlaczego? Ano dlatego, bo chcemy się wszyscy zbliżyć do Boga. Bo Bóg jest jedyną prawdą, jak sam nazwał, drogą i życiem. I myślę, że w takim kierunku mogłyby iść te między innymi przez wypowiedziane przeze mnie te wskazania, mogłyby zmierzać do jakiejś religijnej jedności, ale no zawsze ja bym pamiętał i bardzo o to daję świadectwo, no że każdy jednak musi swoją tożsamość religijną zachować, bo tylko w niej widzi szansę osiągnięcia szczęśliwości wiecznej. Na razie tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście nie można się wyrzec swojej tożsamości, chyba że w szczególnych przypadkach. Myślę, że to, co ksiądz powiedział, to jest bardzo ważne. Bardzo wiele ważnych punktów tutaj ksiądz nam dał. I sądzę, że tak, że dążymy do jedności niemalże instynktownie, ale ta jedność ma nieskończoność wymiarów różnych. I to nie tylko chodzi, powiedzmy, w dążeniu do jedności chrześcijańskiej o uzgadnianie prawd. To też ma jakieś swoje miejsce, ale chodzi o bycie razem. To nawet nie musi być dialog sensu stricto. Ja pamiętam, to było wiele, wiele lat temu, w Londynie, w katolickiej katedrze westminsterskiej, słuchałem wykładu kardynała chyba Willebrandsa, i który mówił o ekumenizmie, o jedności i mówił między innymi tak, to co uzgadnia, kościoły mogą uzgadniać na wyższym szczeblu, to jest jedna sprawa, ale proszę nie zapominać o wpiciu razem herbaty i kawy. To też jest ważne. To, prawda? To też jest jedność. Ja myślę, że te listowne moje rozmowy z Bartkiem, Bartka ze mną,
to jest jakaś droga do jedności. Mimo różnic, mimo tego, że się otwarcie nie zgadzamy, mimo że nie możemy uzgodnić, bo to często są sprawy szalenie trudne, przekraczające nasze ludzkie możliwości. I tu mi się przypomina taka myśl Mikołaja Bierdiajewa, który powiedział tak, ludzie dążą, chrześcijanie dążą do jedności, ale w ostatecznym rachunku to jest w gestii Ducha Świętego. O, brawo, tak. Tak, to jest. A panie Krzysztofie, czy z punktu widzenia protestanta żyjącego w kraju o przeważającym wyznaniu katolickim, mógłby pan powiedzieć ewentualnie o jakichś elementach, z których moglibyśmy jako katolicy zaczerpnąć i odwrotnie, czy protestanci mogą się czegoś nauczyć od katolików? Panie, właśnie na takie pytanie to bym odpowiadał i tak, i nie. Z jednej strony bardzo tak, do tego wrócę za chwilę, z drugiej strony nie. Dlaczego nie? Dlatego, że protestantyzm w Polsce jest mniejszością. Co więcej, mniejszością, na której ciąży odium. Odium zdrady, odium inności, wreszcie odium, to może nawet nie jest odium, ale najwyżej są ubogimi krewnymi. To cóż się możemy nauczyć od ubogich krewnych? Niczego. Z kolei protestanci trochę manewrowani w ten kozi róg, czują się jakoś zablokowani. Dlaczego protestanci mają się uczyć czegoś od katolików? To jest jakby taka najniższa strona tego. A tak naprawdę to sądzę, że uczyć się nawzajem można w nieskończoność. I wymieniłbym tutaj, zwróciłbym uwagę na dwa aspekty uczenia się. Jeden taki, chciałoby się powiedzieć, prosty, to znaczy, że ja od kogoś drugiego uczę się tego, co on robi. Widzę, że to, co on robi, jest sensowne, że to pasuje do moich poglądów, to ja to przyjmuję, adoptuję, jak to się mówi. To jest jeden aspekt uczenia się, ale jest drugi, głębszy i bardzo ciekawy. I to dotyczy nie tylko dialogów i kontaktów międzywyznaniowych w chrześcijaństwie, ale międzyreligijnych. To znaczy, że dialog czy kontakt z człowiekiem inaczej wierzącym potrafi wydobyć, i tu wracamy do tożsamości, o której pani mówiła, potrafi z mojego wnętrza wydobyć, czy z wnętrza mojego wyznania, jakieś zapomniane prawdy. To jest to, że przecież, jak ktoś mądrze powiedział, Bóg jest większy niż nasza wiara. I wiara tego czy innego wyznania, wiara tej czy innej religii zawsze miejscami pokryta jest skórzem. I pewne jej skarby, jak ja to lubię metaforycznie widzieć, są pochowane w kufrach głęboko w piwnicy. I dialog z kimś inaczej wierzącym potrafi mi uświadomić sobie, aha, przecież ja w piwnicy mam niezwykły skarb i sięgam do tego skarbu. Więc to jest może takie no, już bardzo wygórowane wymaganie uczenia się, ale jednakowoż uważam, że jest możliwe. A najważniejsze to jest to, żeby być otwartym i nie uciekać od jakiegokolwiek dialogu, a przede wszystkim od bycia razem. To jest niesłychanie ważne, bo jeżeli będziemy razem i jeżeli będziemy mówić ze sobą, a to nawet o prawdach wiary, to coś się będzie działo. No tylko tutaj chciałbym wejść w słowo, że i tutaj z księdzem Sochoniem i z Krzysztofem się zasadniczo zgadzam, natomiast no nie można też nie uwzględnić pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które temu towarzyszy, niebezpieczeństwa, które określa się mianem synkretyzmu religijnego czy eklektyzmu, który w takich formach, powiedzielibyśmy sobie, no, skrajnych, polega na tym, że no właśnie, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, na górę prowadzą różne ścieżki, prawda, możemy sobie te ścieżki w jakiś sposób łączyć, jeśli nam to odpowiada, bo dlaczego nie, no skoro no i tak wszystkie prowadzą w tym samym kierunku, tak, czy prowadzą do Boga, dlaczego nie mielibyśmy sobie tworzyć różnego rodzaju miksów, tak, czy syntez różnego rodzaju wyznań, czy
to wyznań chrześcijańskich, czy to nawet chrześcijańskich i niechrześcijańskich. To nie jest perspektywa abstrakcyjna, bo przecież takie rzeczy miały miejsce w historii chrześcijaństwa za czasów ojców Kościoła, prawda, Cesarstwa Rzymskiego. Mówiono o tym, prawda, że w korytarzu się ma krucyfiks, ale już w pokoju na przykład Izydę albo Ozyrysa, no bo dlaczego nie? Właściwie i tak wszystko prowadzi w jednym kierunku ku boskości. Rzecz jasna rozumiem, że tutaj moim przedmówcom nie o to zupełnie chodziło i na tym etapie, czy na tym poziomie, na którym tutaj rozmawiamy, nie w tym rzecz. Natomiast jeżeli rozmawiamy o jakimś pewnym takim bardziej właśnie ogólnym, tak, czy społecznym wymiarze, no to takie niebezpieczeństwo istnieje, pewnej selektywności przyjmowania. Nie przytoczę źródła w tej chwili dokładnie, ale to natknąłem się na badania, w których badania katolików, to znaczy ludzi, którzy jako katolicy się deklarowali, prawda, i okazało się, że tam 60% z nich nie wierzy w piekło, prawie 40% wierzy w reinkarnację, ponad 30% nie za bardzo rozumie, o co chodzi w Trójcy Świętej i tak dalej, prawda? A równocześnie tam ponad połowa z nich wierzy w Feng Shui i jakby z tego szwedzkiego stołu duchowości tworzyli sobie takie synkretyczne twory, tak? I tutaj ta dyskusja nad jednością, dyskusja nad drogami, no nie może abstrahować od pewnego rodzaju realnych niebezpieczeństw, bo jak powiedziałem, te niebezpieczeństwa się rzeczywiście pojawiały w historii chrześcijaństwa. Ojcowie, doktorzy Kościoła, papieże i otoczeni złą sławą inkwizytorzy mieli naprawdę niemało kłopotów, żeby zaprowadzić tutaj pewien porządek, bo różnego rodzaju wpływy, czy to arabskie, czy żydowskie, czy inne, no wielokrotnie jakby wchodziły w ten świat myśli chrześcijańskiej. Więc tutaj rozmowa i dialog, tak, z drugiej strony właśnie ostrożność i zaufanie własnej tradycji no, powinny być w jakimś takim dynamicznym wzajemnym związku, bo jak powiadam, no, stworzenie takich synkretycznych religii, prawda, które trochę chrystusowe. Ale Bartek, oczywiście masz rację, ale myślę, że to niebezpieczeństwo rzeczywiście stanie się groźne, jeżeli osiądziemy na laurach, przestaniemy poszukiwać, będziemy sobie lekceważyć. Kiedyś ktoś, chyba to był katolik jakiś, nieco szyderczo i złośliwie zauważył, że ekumenizm to jest wyprzedaż chrześcijaństwa po mocno zredukowanych cenach. I sądzę, że i takie są formy ekumenizmu też. Ale słuchajcie, moi drodzy, ja jednak uważam troszkę inaczej, że dzisiaj w rzeczywistości kultury Zachodu, więc inaczej, nie ma takiej, to nie jest tak mocna kultura, żeby ona mogła stworzyć porządny synkretyzm. Nawet nie, to nie. Dzisiaj mi się wydaje, co innego jest ważne. Ważne jest to, że w głębi samego Kościoła, także wśród chrześcijan, nie wiem, czy ogólnie mogę o wszystkich powiedzieć, ale bardzo zanika świadomość, jak to powiedzieć, doktrynalności naszej wiary. Proszę sobie wyobrazić, że mnie, który oczywiście jestem łysy, ale chodzę do fryzjera co jakiś czas i chodzę do mojej pani i pani pewnego razu mówi: a proszę księdza, ja właściwie to tak chodzę do kościoła już od dzieciństwa, ale tak nie bardzo wiem, co się tam w czasie tym już dzieje, co tam ksiądz robi. Ja po prostu myślę, co ta pani mówi. I tak się wsłuchuję, no bo ja księdza nie wiem naprawdę. Jak to pani nie wie, jaki jest przedmiot pani wiary i tak dalej, to tak wiem trochę, właściwie jakby ksiądz mi trochę powiedział. Więc ja mówię tak, droga pani, dobrze, no to po prostu za dwa tygodnie przychodzę i po pani mi trochę ostrzyża, a potem 15 minut katechezy katolickiej. Oj, to dobrze, to może i sąsiadka moja przyjdzie tutaj. O co mi chodziło, jest tak już bez tej śmieszności, że no dzisiaj problemem jest, no bym tak powiedział, zanik takiej dogmatycznej świadomości tego, w co my naprawdę wierzymy.
bo to przecież jest najbardziej istotne. Nie chodzi tylko o pewne emocjonalne uniesienia, chociaż one są ważne, ale chodzi o to, że ja naprawdę chcę żyć wedle określonej perspektywy religijnej, którą wyznaczył Chrystus. Chrystus naprawdę to nie był po prostu wiejski nauczyciel, to po prostu wielkiej klasy, bym powiedział, pedagog religijny. O tym trzeba bardzo pamiętać i tutaj po stronie Kościoła widziałbym wiele słabości, proszę wybaczyć, bo mówię to za dużo o sobie. Ale może jeszcze będzie okazja, to o tym więcej powiem. Dziękuję księdzu, dziękuję panom za bardzo ciekawe wypowiedzi. Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do okładki naszej książki, bo pytanie o tytułową wolność i posłuszeństwo wydaje mi się tak nierozerwalnie związane z zagadnieniem autorytetu, o czym też panowie sporo piszą na kartach listów. No, jak wiemy współcześnie, bardzo często ten autorytet przegrywa w starciu z jakąś wolnością i w efekcie mówimy często w dyskusji o takim kryzysie autorytetu. No i pewien kryzys dotyka także autorytetu Kościoła. Hans Urs von Balthasar na przykład diagnozował to w taki sposób, że mówił, że nie słyszymy już odpowiedzi Chrystusa, bo powątpiewamy w jego jedność z autorytetem Kościoła. I chciałam zapytać pana Bartosza Jastrzębskiego, jak widzi pan kwestię autorytetu Kościoła w takim historycznym ujęciu, a jak dziś i jak jego przyszłość będzie się zarysowywać w przyszłości, pana zdaniem? No tak, może zacząłbym od tego, że jakby nie ma w ogóle funkcjonowania bez autorytetu. To znaczy już w średniowieczu zdano sobie sprawę z tego, że w sposób bezpośredni człowiek jest w stanie poznać bardzo, bardzo niewiele i autorytet jako źródło wiedzy jest czymś niezbędnym. Tak? Ja nie byłem na Antarktydzie, ale wierzę swojemu nauczycielowi geografii, że Antarktyda istnieje, prawda, i on jest dla mnie w tym momencie autorytetem. Wierzę również fizykom, chemikom i wielu innym ludziom, których nie jestem w stanie dokładnie zrozumieć. Ufam im, ponieważ nie mają żadnego interesu w tym, żeby mnie okłamywać i zresztą jestem na to zdany, ponieważ nie jestem w stanie poznać wszystkiego. Więc po pierwsze, autorytet jest czymś niezbędnym, tak? Pytanie jest takie, jaki to jest autorytet? Czy co jest tym autorytetem? I tutaj dochodzimy do kwestii Kościoła. Kwestia Kościoła jako instytucji oczywiście przeżywa pewien kryzys związany z czy to rzeczywistymi, czy to rzekomymi, domniemanymi grzesznościami, które go dotykają. Co w przestrzeni publicznej ten autorytet niewątpliwie w jakiś sposób w ostatnich latach osłabiło. Natomiast nie oznacza to, że osłabiło w sposób ostateczny, ponieważ są pewne też i inne płaszczyzny, na których ten autorytet możemy utrzymać, tak? Autorytet Kościoła. I tutaj bym wspomniał o trzech takich perspektywach. Znaczy, pierwsza to jest taka, że bardzo dobrze i mocno zakorzeniona w katolicyzmie, to jest to, że ten autorytet Kościoła przejawia się poprzez autorytet konkretnej osoby, którą zwano mistrzem albo kierownikiem duchowym, spowiednikiem, kimś, komu się po prostu ufa, kto, a nawet tradycja katolicka duchowa zakładała, że bez takiej osoby właściwie postępować do przodu jest trudno, bo trudno jest oszukać swoje własne ego i bez kierownika duchowego, czy też bez mistrza po prostu i tak się zagubimy, prawda? I on może być dla nas tym autorytetem na płaszczyźnie takiej najbardziej bezpośredniej, interpersonalnej. I dobrze jest, jeżeli taka osoba się pojawia, można mówić wówczas o wielkim szczęściu. Druga rzecz, czy druga płaszczyzna to jest magisterium Kościoła, nauczanie, które możemy znaleźć w katechizmie i które
bez względu od różnych dyskusji medialnych, na różnym poziomie zresztą prowadzonych, często niewysokim, jakby zawiera pewnego rodzaju doktryna, która może być dla nas autorytetem, być może nie takim osobowym, właśnie bezpośrednim, ale jednak pewnym źródłem wiedzy, którą uznajemy za wiedzę pewną i to jest dla nas dostępne i po prostu jest przedmiotem naszej wiary. I przyjmujemy to właśnie jako autorytet. I po trzecie w końcu, nawet jeżeli Kościół jako instytucja, tak, czyli nie w perspektywie takiej stricte teologicznej rozumianej jako Kościół rozumiany jako mistyczne ciało Chrystusa, chociaż nie można tego derwać od siebie, ale no, mielibyśmy tutaj jakieś wątpliwości czy problemy z Kościołem jako instytucją będącą w świecie, prawda? No to musimy o tym, że jeszcze z pomocą, jako autorytet właśnie przychodzi nam tradycja, tak? Tradycja, czyli jak powiadał Wincenty z Lerynu, prawda, to o czym od początku zawsze wszyscy i wszędzie wierzyli, to tak dość, że tak powiem, no, skrótowo powiedziane, ale chodzi również o naukę ojców Kościoła, doktorów Kościoła, wielkich świętych, mistyków, także i dawnych wieków, którzy pozostawili nam pewnego rodzaju spuściznę i możemy ją traktować jako autorytet. Tak? Nawet jeśli Kościół w świecie, czy Kościół jako wewnątrzświatowa instytucja będzie przeżywało różnego rodzaju problemy, których wykluczyć się nie da, już je przeżywa, i przeżywał i dawniej, tak, niewola wiońska, dwóch, trzech papieży, no różnie to bywało historycznie, to zawsze pozostawała ten twardy trzpień tradycji, do którego mamy bezpośredni dostęp i on może być dla nas autorytetem, tak, jeżeli jesteśmy zagubieni, zawsze możemy sięgnąć do tej głębokiego skarbca tradycji i tam odnaleźć pewnego rodzaju równowagę, pewnego rodzaju kierunkowskazy, sposób, w jaki powinniśmy postępować, czy wymiary tego, w jaki powinniśmy wierzyć. Bo nie da się wykluczyć oczywiście różnego rodzaju sporów i te spory teologiczne w obronie Kościoła trwają, to też zresztą nic nowego, bo one trwały właściwie od jego zarania, ale z drugiej strony właśnie ten korpus tradycji jest tym czymś, tym takim bardzo twardym trzpieniem, którego trzymać się możemy, zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy się zagubieni, niepewni w tych dyskusjach teologicznych, teologiczno-politycznych, eklezjologicznych, które się toczą, to nie jesteśmy sami, tak? No, pomijam oczywiście już też jako niejako oczywistość słowa Zbawiciela, że no, nie zostawię was sierotami, będę z wami do końca, więc jest tutaj też i tchnienie Ducha Świętego, czy sensus fidei, tak jak to nieraz określano, czyli pewien zmysł, czy sensus katolika, tak, czy pewien zmysł, czy też intuicja, do której możemy się odwoływać, ale ona sama w sobie mogłaby być, jak to intuicja, no, błędna, ale jeżeli wesprzemy ją o to, co przez 2000 lat wytworzyła tradycja chrześcijańska, wydaje mi się, że ten autorytet może być zachowany nawet wtedy, kiedy mówię, Kościół jako instytucja będzie przeżywał różnego rodzaju trudności. Zresztą kto historią Kościoła się trochę zajmuje, ten wie, że bywały rzeczy różne, różnie się działo, prawda, różnie się działo w papiestwie, a mimo wszystko on trwa. Zresztą tak to było powiedziane. Nie było powiedziane, że Kościół będzie bezgrzeszny. Było powiedziane tylko, że bramy piekielne go nie przemogą i w to
wierzę i myślę, że katolicy czy chrześcijanie w to właśnie wierzą, że jakkolwiek słabo by sprawy wyglądały w którymś momencie, to bramy piekielne go nie przemogą, a my sierotami nie zostaniemy. Bartoszu, czy panowie chyba się zgodzą, bo to mi się podoba bardzo, że tradycja może być rozumiana, tak jak rozumiem z tego, co powiedziałeś, jako właśnie żywy autorytet. I że ten żywy autorytet, mimo ewentualnych kryzysów instytucjonalnych, wciąż będzie siłą napędową Kościoła. Tak rozumiem dobrze? Jeżeli tak rozumiem, to się z tym zgadzam i się cieszę, że tak właśnie jest. Dokładnie to miałem na myśli. To ładna formuła. Czy pan Krzysztof Dorosz chciałby się odnieść jeszcze? Tak, ja myślę, że jeden z najważniejszych punktów, który się pojawił w tej wymianie zdań, a właściwie w tym, co Bartek mówił i ksiądz Sochoń dodał, żywy autorytet. Dlatego, że autorytet w ogóle to jest całe spektrum. I na może najniższym poziomie tego spektrum jest autorytet oparty na przemocy. To też jest jakiś autorytet. Na najwyższym poziomie, rzekłbym, tego spektrum jest autorytet duchowy. Autorytet, który opiera się na, rzekłbym, energii duchowej. On może być w tradycji, on może być w dziełach pewnych myślicieli, ale nie tylko myślicieli. I wreszcie dla chrześcijanina, no to ostateczną instancją tego autorytetu jest Jezus Chrystus, prawda? Z Niego to wszystko płynie. Jeżeli ja pamiętam, dla mnie to było takie no co najmniej intrygujące, kiedy przeczytałem u Karla Bartha taką myśl, że jeżeli wypowiadamy się teologicznie, niekoniecznie będąc profesjonalnymi teologami, że każda wypowiedź, myśl teologiczna, pod warunkiem, że nie jest idiotyczna, świadczy o tym, że towarzyszy nam zmartwychwstał. No to jest... To jest właściwie szokujące w pozytywny sposób, bym powiedział. No tak, tak. To tak jak, wie pan, to tak jak można powiedzieć, że Chrystus właściwie działa w głębi naszej wolności. To tak, też jest szokujące. Tak, oczywiście, tak, tak. No bo wolność, o czym zresztą z Bartkiem żeśmy w tych listach pisali, wolność jest jak każde dobro, niejednoznaczna i tu mi się przypomina, co chyba cytowałem to w jednym z listów, stare porzekadło hiszpańskie, które powiada: diabeł się skrywa za ołtarzem, prawda? Czyli, że dobro może w pewnych okolicznościach przejść w swoje przeciwieństwo i stać się złem. Tak w kulturze europejskiej, w kulturze zachodniej stało się i dzieje się z wolnością. I dlatego też wolność, do wolności powołał Was Chrystus, mówi święty Paweł, a jednocześnie wolność w szerokim rozumieniu dzisiejszej kultury, czy braku kultury zachodniej, to jest właściwie to, co się w tradycji chrześcijańskiej nazywał konkupiscencja. No i tyle, no. Bardzo dziękuję. Poruszyliśmy już cały szereg istotnych, poruszanych w listach tematów i myślę sobie, że nie może wśród nich zabraknąć także zagadnienia indywidualizmu, który oczywiście w specyficznym rozumieniu, ale jest zdecydowanie negatywnie oceniany i krytykowany przez panów. Ale właśnie z drugiej strony chrześcijaństwo jest także na swój sposób bardzo indywidualistyczne. Przecież to z indywidualnego doświadczenia, spotkania z Bogiem rodzi się wiara, no a droga do niej jest zawsze niepowtarzalna, taka jakby skrojona na miarę. I chrześcijaństwo wymyka się psychologicznym czy wszelkim socjologicznym uogólnieniom. Osobę traktuje się tu rzeczywiście poważnie, sama musi stanąć przed Bogiem. I chciałabym zapytać Krzysztofa Dorosza, gdzie lokowałby pan zasadnicze różnice tych dwóch paradygmatów, tego krytykowanego i tego chrześcijańskiego? No myślę, że to jest podobna sprawa do tej, o której przed chwilą mówiłem,
że tu mamy pewne dobro w postaci indywidualizmu religijnego czy duchowego, to o którym Pani mówiła, człowiek staje naprzeciw Boga. I o tym w naszych czasach, w XX stuleciu, pisali różni myśliciele religijni, katolik Gabriel Marcel, Żyd Martin Buber i jeszcze inni. Jest człowiek, jest Bóg, czy jest człowiek i drugi człowiek, dialog ja-ty. Czyli nie jesteśmy masą, jesteśmy osobami, jesteśmy jednostkami, tak. I każda jednostka ma niepowtarzalną wartość. To jest ten duchowy, religijny indywidualizm. Wartość jednostki, a nie wartość masy ludzkiej. Jak to ten społeczeństwo, za dzisiaj się mówi o masowym społeczeństwie, ale ta masowość pokazała swój straszliwy obraz w narodowym socjalizmie czy komunizmie. Nie. To jest wartość ludzki. Z drugiej strony, i to jest ta negatywna strona tego, jest indywidualizm, który jest tylko właściwie egoizmem, egocentryzmem, służbą samemu sobie i własnym zachciankom. To jest ten negatywny indywidualizm. Także mamy tutaj właściwie dwa diametralnie różne zjawiska. One czasami ten przegnym czarny indywidualizm udaje, że jest tym dobrym indywidualizmem, ale jeżeli poskrobać, to zobaczymy, że tak nie jest. A czy ujęcie indywidualizmu protestanckie różni się zasadniczo od katolickiego? Chyba tak, dlatego że w katolicyzmie jest większa wspólnotowa swoistość. Przez tradycję Kościoła, przez magisterium Kościoła i szereg jeszcze innych rzeczy. Można z pewnego punktu widzenia powiedzieć, że w protestantyzmie to się rozpadło kiedyś i powstało szereg dróg. I tutaj jest niebezpieczeństwo, które widać dość wyraźnie, bo weźmy kole, na którym ten indywidualizm protestancki miał się manifestować bardzo wyraźnie. To znaczy lektura i interpretacja Pisma Świętego. Otóż tradycyjnie sądzono, że każdy protestant czyta sobie Pismo Święte, skąd inna rzecz godna pochwały, i interpretuje, według własnego widzimisię często. I mnie się wydaje, że ten sposób interpretacji, czy ta tradycja już się zużyła. I to choćby dlatego, że powstała tak zwana krytyka biblijna, i ja to widzę w lekturze Pisma Świętego. Biorę jeden przekład i czytam coś, no na przykład czytam jakąś książkę, w której ktoś cytuje Pismo Święte i na podstawie tego cytatu snuje rozważania. Ja chcę sprawdzić, sięgam po Biblię i patrzę, a tam jest zupełnie inaczej. I według tego, co czytam w Biblii, to nie dałoby się takich rozważań prowadzić. Kiedy próbuję zrozumieć jakiś trudny pasus, posługuję się różnymi przekładami polskimi i różnymi przekładami w dostępnych mi obcych językach. I czasami jest to szokujące, bo nie tylko różnice, czasami te przekłady różnią się diametralnie. To znaczy przekład A jest przeciwieństwem przekładu B i bądź tu mądry człowieku. Więc taki indywidualizm, obawiam się, daleko nas nie prowadzi. Tak. Jeżeli mógłbym tutaj dodać parę słów, no rzeczywiście jest pewnego rodzaju, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie jest pewnego rodzaju napięcie, zresztą tych napięć jest tam wiele. I to jest właśnie być może to, co nazywamy krzyżowaniem naszego ja, czy też naszego ego, bo z jednej strony oczywiście ten indywidualizm jest, tak, święty Paweł już mówił o tym, że nie ma Żyda, nie ma Greka wolnego, nie kobiety i mężczyzny, każdy jest jak gdyby, każdy sam staje przed Bogiem, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, nie ma odpowiedzialności plemiennej, prawda, każdy jest, czy jest Cezarem, prawda, czy ostatnim niewolnikiem, każdy staje, czy stanie twarzą twarz z Bogiem, i to jest rzeczywiście ten element indywidualizmu ogromny, bardzo, bardzo silny i bardzo ważny, no ale w katolicyzmie on jest równoważony też, i co jest nie mniej istotne,
no, takim przekonaniem, że właściwie wszyscy jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. Tak? To znaczy wszyscy, pod pewnymi względami wszyscy jesteśmy jednym. Tak? Tych fragmentów jest wiele, ale w każdym razie wszyscy jesteśmy jakby częścią takiego teoantroposa, prawda, czy makroantroposa, tego człowieka, słowa, człowieka kosmicznego, jakim jest Słowo Boga, druga osoba Trójcy Świętej, i wszyscy w taki czy inny sposób jesteśmy jego częścią. I to jakby ten indywidualizm, taki wybujały indywidualizm, tak? Taki indywidualizm, który służy samemu sobie, w jakiś sposób rozbija, bo lektura, zwłaszcza lektura listów Pawłowych, pokazuje, że tutaj nieustannie powracamy do tego momentu, że wszyscy jesteśmy jednością, braćmi, siostrami, nie tylko, więcej jeszcze, jesteśmy realną, rzeczywistą jednością. W przypadku Kościoła katolickiego oczywiście ta jedność znajduje swoje odzwierciedlenie także w pewnych bardziej namacalnych elementach, prawda? Więc jest to jedność credo, wyznania wiary, jedność sakramentalna, jedność eklezjalna, tak? Czyli można do jednego kościoła, do realizacja pewnego kultu sakramentalnego i powtarzane credo, które powoduje, że nie negując jedności w gruncie rzeczy, w koniec końców, co najmniej co niedziela, niektórzy częściej i nawet co dzień, wyznają pewną jedność wszystkich ludzi jako cząstek człowieka, Bogo-człowieka, tak? Człowieka Boga, czyli Jezusa Chrystusa. I napięcie jest bardzo, bardzo żywe, a jakby wyzwala pewne energie moralne i życiowe niezwykle istotne. Z jednej strony nie pozwala się, o którym mówił Krzysztof Jałowy, indywidualizm, czyli takie napały demoniczne służenie samemu sobie, z drugiej strony nie pozwala stoczyć się również w kolektywizm, w przekonanie, że zbiorowość jest wszystkim, a jednostka jest niczym. Tak? Nie po raz pierwszy katolicyzm okazuje się tutaj kompleksji oppositorum, czyli jakby uchwytuje te dwa elementy w pierwszym momencie być może sprzeczne, a jednak w jakiś nadprzyrodzony sposób one się tutaj godzą. W pewnym sensie wybitny indywidualizm, a równocześnie odpowiedź na odwieczne ludzkie pragnienie jedności z Bogiem, ale także pragnienie jedności z innymi ludźmi, za którym przecież tęsknimy. A ja bym jeszcze dodał króciutko, że wolałbym słowo personalizm zamiast indywidualizm. Dlatego, że w ten sposób podkreśliłbym godność i znaczenie osoby. Jako, że bytu, który pochodzi, tak powiem, z ręki samego Boga. I jeszcze bym taką uwagę do pana Krzysztofa, że panie Krzysztofie, czy nie jest w protestantyzmie tak, że ten, by powrócić do waszego terminu, ten indywidualizm jakoś jest umocniony tym przekonaniem, że to właściwie bardzo wiele zależy od Boga, a niewiele od człowieka. Czy człowiek właściwie sprawa wiary, to właściwie niewiele może. Właściwie tylko liczy się Boża łaska, którą Bóg albo da, albo nie da. I że właściwie żadny wysiłek, żadna cnota, żadne jakaś greckie męstwo, oczywiście już niewiele daje właściwie, bo i tak Bóg uczyni to, co będzie tak naprawdę chciał. Więc tutaj indywidualizm właśnie jest jak gdyby absolutnie ograniczony. Czy mam rację? Proszę księdza, tak, ksiądz ma rację, ale ja bym tak to jeszcze skomentował. Tak jest, niemniej sądzę, że jest to wynaturzenie, że jest to pewien fałsz na takim potocznym poziomie, że tak naprawdę, tylko trudno znaleźć tę myśl, to człowiek ma ogromną rolę do odegrania, wpuszczając łaskę do siebie, prawda? Bo to nie jest tak, że łaska zniewala, tylko musimy być przygotowani w taki czy inny sposób na przyjęcie łaski, tak jak, jeżeli nawet weźmiemy w nawias kontekst religijny, tak jak
każdy z nas musi umieć przyjąć dar od drugiego człowieka. I to nie jest takie łatwe, co mi przyszło kiedyś odkryć, kiedy już bynajmniej młody nie byłem, że przyjęcie daru od drugiego jest pewną sztuką i moim przekonaniu głębokim podobnie jest z łaską. Dziękuję panom, dziękuję księże Janie. Już zmierzając do końca, chciałabym poruszyć zagadnienie, które i powracało w naszej dyskusji i na kartach listów, czyli zagadnienie kryzysu w Kościele, które oczywiście rozumieć możemy na takich dwóch zasadniczych poziomach. Po pierwsze, mowa jest o kryzysie jako pewnym takim permanentnym, naturalnym stanie Kościoła na ziemi, na takiej niemożności pełnego zrealizowania jego postulatów w rzeczywistości po grzechu pierworodnym. Z drugiej strony wyróżniać można ten wymiar historyczny. Na przykład w listach była bardzo długo mowa o reformacji i czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu kryzys w tym drugim sensie dotyka nas obecnie? I to pytanie chciałam skierować do księdza Sochonia. No ja się oczywiście spodziewałem tego pytania, ale się trochę go boję, bo to słowo kryzys jest moim zdaniem dzisiaj bardzo zmistyfikowane. I tak to o tym rozmyślając, to powiem wam tak, że to słowo kryzys, że my ciągle żyjemy w takiej aurze kryzysu, bo to jest związane z, po prostu z tym, że jesteśmy ludźmi. Inaczej po prostu być nie może. Nie żyjemy w jakiejś, moi słuchacze, hedonistycznej klatce, jak w świecie, który trzeba zbudować własnymi rękami, mając do dyspozycji te narzędzia, które włożył nam Bóg, nas Bóg, rozum, serce, emocje i tak dalej. No i oczywiście w związku z tym Kościół ma wymiar boski, ale także wymiar ludzki, który przechodził nieustanny kryzys. I zdarzały się niestety w historii Kościoła, że Kościół po prostu osiągał, bym powiedział, moralne dno. I czy obecnie mamy do czynienia z kryzysem Kościoła? No, mam na myśli jakąś sferę instytucjonalną, doktrynalną. Ale zauważcie, że krótko na to i tak odpowiem, że zastanowię się, to przypomnę wam, że trzeba odróżnić między kryzysami. To znaczy takimi kryzysami, których owoce są złe, negatywne, oraz kryzysami, których rezultatem są pozytywne zjawiska. I w Kościele, jak rozumiem, mamy do czynienia z obydwu rodzajami kryzysu. Ale ja krótko powiem o owocach pojeratywnych. Otóż zauważył to pan Krzysztof już, że od czasu, tylko bym lekko skorygował, od późnego odrodzenia, aż do dzisiaj, logika tego czasu prowadzi do takiego wniosku, że tak, Kościół znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Nie profiluje już w głównych zarysach europejskich ludzi, gdyż wielu ludzi całkiem dobrze radzi sobie bez Boga, bez Kościoła. Twierdzą nawet, że Bóg ani Kościół niczego ważnego w ich życiu w ogóle nie zmienia. Niczego nie dokonuje. A poza tym Bóg, jak to już Izajasz mówił dawno temu, w dawnych wiekach, to ukrył się. I właściwie, skoro kocha swoje stworzenia, jest osobą, no, to powinien nawiązać relacje osobowe ze swoim stworzeniem, a nie. Widocznie taki Bóg może, kto wie, nie istnieje. A poza tym inni mówią tak, a wiara? Przecież wiara, no, nie każdy ją ma. Albo, że nie chce ktoś podejmować takiego wysiłku, trudnego religijnego wysiłku. Czyż nie lepiej swoje marzenia osobiste jakoś realizować, a nie wyczekiwać jakiegoś, powiedziałbym tak, no, jakiegoś nieznanego, czy właściwie trudnego do osiągnięcia, niepewnego nieba. A niż jeszcze inni, jak ludzie sugerują, tak, no ja przecież prowadzę życie religijne. Prowadzę, może nie religijne, ale prowadzę życie
duchowym, tylko że przedmiotem takich medytacji nie jest osobowy Bóg, tylko jakiś zastępnik ludzki, nie wyłączając na przykład piękna przyrody czy jakiejś nieznanej kosmicznej siły. I teraz pomyślcie, czy z wiary w jakieś kosmiczne siły albo w krasnoludki powstają katedry? Czy z tego rodzaju jakaś ekstatyczna emocja zrodzi męczenników? W żadnym razie. I nie zrodziła nigdy. Naturalnie dzisiaj, jak wiemy, bardzo się podkreśla słabość ludzi Kościoła, całej hierarchii, na czele z papieżami. I z tego powodu wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie są osobami religijnymi, przynajmniej tak o tym mówią, że się Kościół staje niewiarygodny. Przestaje być autorytetem, o czym mówiliśmy. A zachęca raczej do takiego akceptacji, zniechęca do akceptacji chrześcijańskiego stylu bycia w świecie. Ja pomyślałem o sobie, jeżeli ja na przykład przestanę próbować naśladować Jezusa w swoim życiu, to będę właściwie kimś żenującym, za którego należałoby się chyba szczerze modlić. Niemniej jednak z goryczą zauważam, że wielu ludzi odchodzi od Kościoła dzisiaj. I dlaczego? I książka wasza, panowie, trochę o tym jest. O tych przyczynach, dzięki którym ludzie rezygnują z obecności w Kościele. Ale ja bym zwrócił już na koniec uwagę na takie, bym powiedział dzisiaj, bardzo gardłowe kwestie. Mnie najbardziej boli to, że rodzina dzisiaj przestała być nosicielem wartości religijnych. Że zanika przekazywanie wiary w rodzinie i w społeczności. Ja uważam, że religia w szkole dzisiaj to właściwie jest nauka o religiach pozbawiona właściwie świadectwa wiary. Zanika także obyt, to mnie też bardzo boli. Tak osobiście, jeszcze z dzieciństwa pamiętam, boli mnie bardzo, że zanikają takie praktyki religijne, pobożnościowe, jak na przykład litanie majowe, czy nieszpory, oczywiście nie wszędzie, ale coraz mniej się tego spotyka. No nie jest to praktyka powszechna Kościoła, ale jakoś, ale takie ciśnienie społeczne kieruje, idzie w takim kierunku. Także zauważcie, choć to oczywiste, brak nowych kandydatów do kapłaństwa, nikłość teologii celibatu i teologii posłuszeństwa kościelnego, zerwanie z tradycją, krytyka urzędowej, takiej kościelnej urzędowości, rozdźwięk między, o czym też mówiliście, między kulturą a Ewangelią. To jest znak, symbol tempowy naszej obecnej epoki. I wartości chrześcijańskie już po prostu nie kształtują życia społecznego. Zanika język porozumienia, wymiar dogmatyczny jest mało zrozumiany. Kościnieje to wszystko na kartach, nawet dokumentów kościelnych. I ostatnie moje zdanie jest takie. Czy, proszę Państwa, czy to jest przejaw kryzysu Kościoła? A może tylko jakiś nadchodzący zmian? Może wielu publicystów tak twierdzi, nie wiem, czy mają rację. Może to jakaś nowa wizja kształtu Kościoła. Ale moim zdaniem, przynajmniej gdy chodzi o moją osobę, jeszcze za wcześnie, żeby ja na to pytanie mógł odpowiedzieć. Dziękuję, księże Janie. Czy któryś z panów chciałby jeszcze się odnieść do tego pytania, bądź do wypowiedzi księdza profesora? Chyba nie mam nic do dodania, zgadzając się z przedmówcą. Jeżeli nie, to zakończymy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję naszym gościom. Dziękuję panu Krzysztofowi Doroszowi, Bartoszowi Jastrzębskiemu. Dziękuję księdzu Janu Sochoniowi. Dziękuję także Państwu, za Państwu, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem internetu. Zapraszam do naszej księgarni, przede wszystkim po listy, a także po naszą nowość wydawniczą, czyli Ekonomika Ksenofonta, który ukazał się właśnie w Bibliotece Klasycznej Teologii Politycznej.
No i dziękuję także Narodowemu Centrum Kultury ponownie, dzięki któremu nasze spotkanie mogło się odbyć, serwisowi BlogPress oraz Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panowie.